Dzisiaj idę tak lajtowo na dolinę, właściwie w stronę Doliny Strążyńskiej, ale de facto do Doliny Kudziurze. Tam jest taka fajna jaskinia podobno. I później jeszcze jest taka mała dolinka zaraz za wejściem na Strążyńską, także tam sobie dzisiaj pójdę. Wczoraj nic nie filmowałem, bo wczoraj taki spacerowy był dzień po świnicy. No jutro, jak mnie nie będzie łydka boleć, to zasuwam na rysy. Doszedłem już do mojej trasy, czyli Dolina Kudziurze. Teraz ile ja tu mam? 25 minut i będę przy tej jaskince. Idę. Trasa prowadzi, jak widać, przez taki lasek. Jest lekko pod górkę, także nie jest to ciężka trasa. Po drodze takie są widoki. I tutaj już jestem przy właśnie tej tak zwanej dziurze, czyli tej jaskini. Podobno ma długość 50 metrów, ale potrzebna będzie Wam czołówka, jeżeli będziecie chcieli ją zwiedzać. Wszedłem do jaskini i będę zaraz tutaj schodził niżej. Jak się nie wyłożę, to będzie fuks. Także na razie przerywam filmowanie, później dalej sfilmuję. To już jest koniec i nie ma już nic. Zasypane. Jestem na samym dnie, zaraz Wam pokażę. Żebym kierował tam gdzie pokazuję, zobaczcie, tam jest wylot. Nie wiem, czy to będzie dobry film. Telefonem, aparatem nie chciałem filmować ze względu na to, że aparat mógłby zamoknąć. Dosyć duża wilgotność, jest różnica temperatur. Idę do góry. No i jestem z powrotem w punkcie wyjścia, z tym, że teraz będę szedł do doliny za bramką. 30 minut mi pokazuje, taka nietypowa dolinka. A przyszedłem stamtąd, tak jak widzieliście pewnie wcześniej. Oczywiście nie ma Zakopanego bez Słowiecek panocku, także musiałek nakręcić te Słowiecki po drodze. Tutaj kawałeczek szło się takimi schodkami, a później już prowadził, że tak powiem, normalny szlak. No i jestem przy wejściu na Dolinę za bramką. Tam jest ta droga, ruszam. Mnóstwo takich jakby wodospadzików. Cały czas idzie się wzdłuż potoku po Dolinie za bramką. Takie widoczki też były fajne. Pod koniec, na samym końcu można było zobaczyć taki piękny wodospadzik. O, zobaczcie, właśnie o ten wodospadzik mi chodziło. Dzięki, że obejrzeliście do końca. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. W komentarzu możecie nawet zostawić zwykłą łapkę w górę, co zwiększy zasięg mojego kanału. Do następnego, cześć!